Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach sport, WF, turystyka i rekreacja, fizjoterapia. www.awf.wroc.pl. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. W ostatnim meczu Betard, remisując z Unią Leszno 45-45, zdobył pierwszy punkt w sezonie. Kolejny udany występ zanotował Maciej Janowski. Maciek oczywiście ten mecz, który pojechał, to pojechał raz, że doskonale, a dwa pojechał właściwie jako 2,5 zawodnika, bo to, że jechał sam, ale jeszcze do tego bardzo pomagał kolegom i to jest oczywiście piękna postawa i przede wszystkim no, sam chłopak musi czuć się dobrze, skoro potrafi rozprowadzać wyścigi i tak doskonale jechać. Cieszy forma polskiego lidera Sparta, ale coraz lepiej wyglądają również pozostali zawodnicy. Ta drużyna powoli się rozkręca, uważa opiekun zespołu. Taj nam wchodzi na właściwe tory. Bachelor pokazał, że również też. No jeszcze troszeczkę mieliśmy problem z Jurą, ale myślę, że to też jest temat do dogrania. Juniorzy powolutku zaczynają ruszać, także no, liczę na to, że w następnych meczach gdzieś te nasze koło zacznie się rozkręcać i jakoś pozytywnie będzie można patrzeć na ten żużel. Bardziej pozytywnie jak do tej pory. W niedzielnym meczu Taj Wufinden nabawił się kontuzji barku. Na szczęście to niegroźny uraz i na spotkanie z włókniarzem żużlowiec powinien być w 100% gotowy. Niczym nie powinno przeszkodzić nam przed kolejnym meczem jego stan zdrowia. Największy problem tak naprawdę to mieliśmy z Maćkiem Janowskim, który miał rozwalony nadgarstek, ale też ten mecz objechał i wszystko było w porządku. Także liczę na to, że w sobotę będziemy mieli w pełni zdrową i silną drużynę. Jakiego wyniku w starciu z włókniarzem oczekuje menadżer Betardu? Ja bym się nie nakręcał, nie wiadomo jak. Oczywiście jedziemy, mamy podejście sportowców i nie ulega wątpliwości, że chcemy zrobić jak najlepszy wynik, natomiast pojedziemy, to czas weryfikuje. No, dzisiaj możemy się nakręcać, że wygramy czy przegramy. Jest to sport i włókniarz równie dobrze chce wygrać jak i my. Ja uważam, że trzeba pojechać, skupić się, nie robić błędów i robić dobry mecz, a wynik powinien przyjść sam. Mecz Włókniarz Częstochowa, Betard Sparta Wrocław rozpocznie się w sobotę o 19:00 na torze pod Jasną Górą. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach sport, WF, turystyka i rekreacja, fizjoterapia. www.awf.wroc.pl.